Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej w Grudziądzu przy dworcu PKP. Jest ze mną pan poseł, minister Marcin Horała, który w rządzie Mateusza Morawieckiego był pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest Krzysztof Kosiński, radny Grudziądza, a także szef Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, a ja nazywam się Krzysztof Szczucki, kandyduję do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości z miejsca drugiego. Dzisiaj spotykamy się w Grudziądzu, żeby rozmawiać o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, żeby zadać to pytanie obecnie rządzącym, premierowi Tuskowi, jego rządowi, co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jesteśmy przekonani, wiemy, że ta inwestycja składająca się z tak naprawdę dwóch zasadniczych komponentów, komponentu lotniskowego i komponentu kolejowego, jest Polsce i Polakom bardzo potrzebna. Tutaj dzisiaj zwłaszcza chcemy zwrócić uwagę na ten komponent kolejowy. Wszyscy wiemy, kiedy rozmawia się z mieszkańcami Grudziądza, to jeden z zasadniczych mankamentów, na jakie wskazują, są problemy komunikacyjne. Jest dobry dojazd autostradą, dobry dojazd komunikacją samochodową, ale nie wszyscy z tej komunikacji samochodowej korzystają albo chcieliby korzystać. Grudziądz jest jako na uboczu dużych, ważnych linii kolejowych, a ten problem miała rozwiązać i to miała zmienić właśnie szprycha kolejowa, która miała docierać także tutaj do Grudziądza, która miała spowodować, że Grudziądz już w obszarze kolejowym nie byłby wykluczony komunikacyjnie tak jak jest teraz. Przypominam, że właśnie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości dworzec został wpisany na listę do programu inwestycji dworcowych. Miała powstać tutaj szprycha kolejowa, więc nowe życie kolejowe dla Grudziądza i Grudziądzan. Natomiast widzimy dzisiaj wszyscy, że inwestycja stoi pod wielkim znakiem zapytania. Niektórzy mówią, że CPK nie będzie, inni, że będzie, ale okrojone. Okrojone to tak naprawdę oznacza, że w zasadzie ta inwestycja może wcale nie powstać. O tym za chwilę powie więcej pan minister Marcin Horała. Ja tylko powiem, że dla województwa kujawsko-pomorskiego to miało być 168 km nowych linii kolejowych i 233 km linii zmodernizowanych, a więc takich, które umożliwiałyby szybsze przemieszczanie się nowego, nowoczesnego taboru kolejowego. Wzywamy rząd Donalda Tuska, żeby te inwestycje wykonał, zrealizował dokładnie w takim kształcie, w jakim była zaplanowana przez pana ministra Horałę i jego współpracowników, bo jest to inwestycja, która będzie korzystna dla Grudziądzan, dla mieszkańców innych miast województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko naszego województwa, bo przecież te linie miały przebiegać przez całą Polskę. Bardzo proszę o zabranie głosu właśnie pana ministra Marcina Horałę. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Tak, Grudziądz to jedno z tych miast, które byłyby największymi beneficjentami realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. To myślę jeszcze nie dość wybrzmiało w dyskusji nad CPK, że tą kategorią, która odniesie największe korzyści z CPK, to są tak naprawdę średnie polskie miasta. Miasta dawne województwa, jakie miasta powiatowe, bo to największe aglomeracje, Trójmiasto, Kraków, Poznań, są już całkiem nieźle skomunikowane. Oczywiście one też uzyskałyby szereg nowych, szybszych połączeń, ale z tamtej perspektywy no, byłoby ta pewna poprawa. Natomiast z perspektywy miast takich jak Grudziądz byłby to prawdziwy przełom. Ja, żeby nie być gołosłownym, tutaj przygotowując się do dzisiejszej konferencji, wszedłem na portal pasażera i sobie poczytałem, jaką ofertę obecnie PKP oferuje mieszkańcom Grudziądza, jeżeli chodzi o dojazd do Warszawy. No i cóż to widzimy? 5 godzin z dwiema przesiadkami. No tu już w ogóle połączenie hit, 8,5 godziny, dwie przesiadki i transfer na piechotę, tak? No to tego rodzaju oferta. Tymczasem w ramach CPK Grudziądz jako leżący na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej otrzymałby kilkanaście połączeń dziennie w godzinę i 25 minut do Warszawy. Już dostrzegamy od razu, jaki to jest przełom i tak by było w przypadku całego szeregu innych polskich miast. Włocławka, Płocka chociażby, Nakła, w którym też dzisiaj byliśmy, żeby tu tylko wspomnieć o tych okolicznych. Ale przecież największe polskie miasto wykluczone kolejowo, Jastrzębie-Zdrój, to blisko 100 tysięcy mieszkańców i tam w ogóle teraz nie ma kolei, a w ramach programu CPK by była. To spowodowało prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o sytuację społeczną. Te polskie średnie miasta, w tym również wiem, że tak jest w Grudziądzu, się wyludniają. Tutaj bardzo często młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do większego ośrodka i już tam zostają, bo tam jest praca, tam jest dostęp do usług społecznych, bo tam jest to wszystko, co duży miejski ośrodek może zaoferować, a młodzi Polacy już mają aspiracje na poziomie europejskim i chcą z różnych rzeczy w życiu korzystać, z rozrywki, kultury, usług. Tymczasem, gdyby była możliwość takiego dojazdu, pojawiłaby się możliwość, żeby mieszkać w Grudziądzu za dużo mniejsze pieniądze, bo za
podejrzewam, że za cenę kawalerki w Warszawie można by tutaj przyzwoity dom sobie kupić, a jednocześnie wtedy, kiedy jest potrzeba, skorzystać z tego, co duże miasto ma do zaoferowania. Do tego potrzebny jest częsty, szybki transport publiczny, transport kolejowy, taki, w którym też można przysiąść, odpocząć, coś przeczytać czy popracować. Tak wygląda schemat transportu w państwach wysoce rozwiniętych, w państwach Europy Zachodniej, ale nawet chociażby Czechach. Miasto powyżej 10 tysięcy mieszkańców, które nie ma dobrych, licznych połączeń kolejowych, jest tam rzadkością. W Polsce niestety do tej pory mamy taki schemat, no bardziej powiedzmy zza naszej wschodniej granicy, dominacji transportu kołowego, nadrabiania przewozami autobusami, busami i słabych połączeń kolejowych. CPK ten program diagnozowało i miało go rozwiązać, miało zapewnić Polakom mobilność na najwyższym europejskim i światowym poziomie. Niestety ten program został obecnie zatrzymany. Nowa władza przyszła z przyczyn bliżej niewiadomych, właściwie no tak dla zasady, podważa jakby wszystkie decyzje, ale też wszystkie procesy, które wcześniej były wykonane. Bo to, że jest określony przebieg szprychy, to nie jest wynik czyjegoś widzimisię. To jest wynik najpierw studium korytarzowego całego systemu transportowego Polski, oceny oddziaływania na środowisko, później studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, konsultacje, emocje społeczne, oczywiście one też rodzą. No cała praca, którą trzeba w procesie inwestycyjnym wykonać i ona już oczywiście na różnym poziomie zaawansowania dla różnych połączeń, ale była wykonywana. Nowa władza przyszła i mówi, że właściwie to wszystko jest podejrzane, że to trzeba sprawdzić, zaudytować, przeanalizować, ale no, zasadniczo to zatrzymać przynajmniej na razie, dopóki nie będzie audytu. 4 przetargi na audyt, wszystkie unieważnione, więc nawet on się jeszcze nie zaczął. A te szanse rozwojowe polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa nam uciekają, odjeżdżają, ten horyzont się wydłuża. Tak być nie powinno, dlatego my również jako Prawo i Sprawiedliwość podejmujemy szereg działań, aby trochę przymusić rząd do kontynuowania tych rozwojowych inwestycji. To idzie ciężko, ale czasem się udaje. Są, szanowni państwo, takie przypadki, że ja wiedząc, co powinno być wykonane, jaka decyzja podjęta, jaka umowa zawarta, składałem w tej, i nie jest zawierana, składałem w tej sprawie interpelację, czy udawaliśmy się z innymi posłami na kontrolę poselską do CPK, gdzie się o to pytaliśmy, i to był ten dzień, kiedy ta decyzja była podejmowana, czy ta umowa zawierana. Prawdopodobnie nowe władze się w ogóle z tej okoliczności dowiedziały, że w tej zarządzanej przez nich instytucji jest potrzeba, żeby taki ruch wykonać. Po 90 dniach, mamy nową, dobrą wiadomość sprzed dnia czy dwóch, po 90 dniach nad ludzkim wysiłkiem udało się dostarczyć mapkę wojewodzie mazowieckiemu, bo on w toku postępowania administracyjnego dla CPK prosił o dostarczenie mapki i 90 dni zajęło wydrukowanie i dostarczenie mapki do wojewody. Natomiast no dalej te zapowiedzi są niezwykle niepokojące, a zwłaszcza zapowiedzi podważające program kolejowy. Bo są zapowiedzi, które mówią, że poza tym Y, czyli połączeniem Wrocław-Poznań-Warszawa, wszystkie inwestycje kolejowe będą na nowo przetrasowane, na nowo przemyślane, w domyśle część z nich przynajmniej skasowana. No to również centralna magistrala kolejowa przez Grudziądz, która przecież właściwie była planowana od czasów Gierka i wówczas się urwała w połowie Polski, jest oczywistym, niezbędnym połączeniem południa Polski z portami Trójmiasta, na których chociażby Grudziądz bardzo by skorzystał. To jest kwestia ograniczenia funkcjonalności dworca i węzła CPK. O tym też również i pan minister Lasek, i pan minister Malepszak mówią. Ale co to oznacza? Że nie będzie możliwości trasowania pociągów we wszystkich relacjach. Że ta unikalna szansa, miejsce przecięcia dwóch kluczowych polskich magistrali, czyli centralnej magistrali kolejowej i Y, nie będzie zapewniała możliwości przejechania pociągów we wszystkich relacjach pomiędzy nimi. Czyli znów, z perspektywy Grudziądza, w którym się znajdujemy, tutaj pojawią się nowe, szybkie połączenia do Warszawy, ale na przykład już do Krakowa, już do Poznania, już do Wrocławia nie. Będzie trzeba pojechać do Warszawy, tam się przesiadać, tam szukać przesiadki. Nie mówiąc już o tym, że tych połączeń będzie mniej, bo węzeł warszawski w sposób naturalny większy nie będzie niż jest w środku miasta. Te wszystkie uwarunkowania powodują, że szanse rozwojowe Polski są w dużym zagrożeniu, stąd nasze zdecydowane działania, żeby budować szerokie koalicje społeczne, ponadpolityczne, bo rozwój Polski nie ma barw politycznych, rozwój Polski jest dla wszystkich, czy ktoś jest z prawicy, czy z lewicy, czy bardziej konserwatywny, czy bardziej postępowy. Każdy będzie korzystał na tym, że kraj będzie się rozwijał, że będą miejsca pracy, że będzie dostęp do usług społecznych, a tym wszystkim nam zależy i o to będziemy zabiegali z korzyścią dla całego kraju. Ale tak jak mówiłem na początku i to zakończę, ze szczególną korzyścią dla chociażby Grudziądza. Tutaj realizacja CPK w tej wersji, jaka została zaplanowana przez poprzedni rząd, to byłby prawdziwy przełom dla tego miasta. Szanowni państwo, jak słyszymy, wyjątkowe czarne chmury zawisły nad dwiema najważniejszymi inwestycjami strategicznymi, inwestycjami w Polsce. Mówimy tu o CPK, ale także o szprychach, które miały powstać, a dla miasta Grudziądza wyjątkowo znaczącymi inwestycjami. Mówimy
także o poziomie widzenia grudziąckiego samorządu, tych czarnych chmur, tych pewnych niebezpiecznych zmian w projektach, które są planowane. Jeżeli słyszymy o pewnych zmianach, które mają być wprowadzone, wiąże się to oczywiście z pewnym wydłużonym trybem czasowym, który jest bliżej dzisiaj nam nieokreślony. Jeżeli chodzi o Grudziądz był na mapie Polski jedną z pierwszych miejscowości, która miała tą żelazną kolej ponad 100 lat temu wybudowaną. Dzisiaj czekał na swój wyjątkowy czas, na ten szybki pociąg, który miał uskutecznić dojazd do Warszawy w dobrą godzinę, do Warszawy. Tu umożliwiałoby, prawda, dojazd studentom na studia, to umożliwiałoby dojazd do pracy, nawet kardiochirurgowi do Warszawy i odwrotnie, lekarzowi, który mógłby przyjechać wykonać operację szybko w grudziąckim szpitalu i wrócić z powrotem do Warszawy. To są wspaniałe możliwości, które dzisiaj trafiły, niestety musimy powiedzieć, chyba do kosza, bo taką tezę należy tutaj postawić. Grudziądz po raz kolejny może zostać wykluczony komunikacyjnie, bo kolej dzisiaj, wszystkie połączenia, które są realizowane w dniu dzisiejszym, niestety nie gwarantują nam sprawnego połączenia z dużymi aglomeracjami. To, co było zapowiadane w kontekście budowy właśnie tej szybkiej kolei, zapowiadało szybki przepływ i szybką komunikację optymalną właśnie na terenie całego kraju. Z dużą przykrością tu stwierdzamy, że Grudziądz zostanie niestety, ale poszkodowany i co możemy jedynie zrobić, to apelować, prosić, błagać władze ogólnopolskie, aby zaniechały wszelkich decyzji zmian, aby powróciły do pierwotnej koncepcji planistycznej, aby odwróciły tą czarną kartę, która będzie bardzo szkodliwa dla takich samorządów jak Grudziądz także. Widzimy, że Centralny Port Komunikacyjny, te szprychy kolejowe, moduł, komponent kolejowy, który miał powstać, nie niesie za sobą żadnych zagrożeń dla mieszkańców Grudziądza, żadnego ryzyka, natomiast daje ogromne szanse, zwłaszcza biorąc pod uwagę obserwowane wyludnianie się Grudziądza. To jest taka szansa, żeby Grudziądzanie chcieli w Grudziądzu zostawać, żeby chcieli do Grudziądza wracać, chociażby właśnie taniej tutaj mieszkać, a pracować gdziekolwiek w zasięgu szprychy kolejowej i tego krótkiego dojazdu nawet do największych ośrodków miejskich. Czy są, proszę Państwa, jakieś pytania? Panie pośle, pozwolę się nie zgodzić z tym, że nie niesie żadnych zagrożeń, ponieważ analizowane warianty, które zostały na chwilę obecną, jednak niosą te zagrożenia w postaci wycięcia domów, które się budują, które już stoją, albo dużej ingerencji w las komunalny. Więc to, że będą korzyści, to tutaj nie ma absolutnie, mamy jedno zdanie jak najbardziej, no ale nie można powiedzieć, że nie niesie żadnych zagrożeń, bo ludzie mogą stracić domy, tudzież miasto straci dużo terenu zielonego. To proszę bardzo, tak jasne. Oczywiście zawsze, kiedy budujemy w nowym śladzie infrastrukturę, to coś tam na tym miejscu jest. Tak się składa, że w Polsce, już nie chcę w to wchodzić, ale w wyniku szeregu zaniedbań w planowaniu przestrzennych nie mamy żadnych rezerw terenowych, które byłyby zostawione na przyszłość, pod budowę przyszłych połączeń komunikacyjnych. Więc wszędzie tam ta kolizja jest. Temu służy wieloetapowy i wieloletni, który również powodował te niezwykle niesprawiedliwe oskarżenia o to, że pracownicy CPK tam nic nie robią, pilnują łąki i tak dalej, no bo to jest ten wieloletni proces planistyczny, projektowy, uzgodnieniowy, którego tak technicznie w terenie nie widać, ale który trzeba nawet wręcz zgodnie z prawem przeprowadzić po to, żeby znaleźć optymalny pod względem różnych aspektów przebieg czy miejsce na umiejscowienie tejże infrastruktury. Jak sama nazwa wskazuje, bo ten etap wyboru wariantu to jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, więc te wszystkie aspekty trzeba zważyć. Środowisko również w rozumieniu środowiska społecznego, uwag społeczeństwa. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w tej dyskusji było bardzo dużo takiej nieuczciwej dyskusji, straszenia ludzi, tak? Pewnej nawet powiedziałbym dezinformacji, która była rozsiewana. No bo na przykład, jeżeli ktoś mówi, że ludzie stracą domy, trzeba przyznać, jak przy każdej inwestycji celu publicznego, która jest w kolizji, może dojść do wywłaszczenia na inwestycję celu publicznego. No, gdyby tak nie było, to na przykład, nie wiem, cała autostrada z Gdańska do Katowic mogłaby nie powstać, jakby tam choć jedna osoba po drodze się nie zgodziła, że swoje nieruchomość swoją sprzeda. Ale prowadzony przy okazji CPK program dobrowolnych nabyć, który na terenie samego lotniska już funkcjonuje z dużym sukcesem, to jest akurat najkorzystniejsza w historii Polski metoda pozyskiwania nieruchomości. Więc jeżeli ktoś mówi, że w przypadku CPK byłaby jakaś tutaj krzywda ludzka czy coś, to mówi tym samym, że wszystko, co w Polsce się zbudowało po 1989 roku, było na
jeszcze większej krzywdzie ludzkiej. Autostrady, stadiony na euro, no wszystko, wszystko. Bo tam było tylko wywłaszczenie. Za odszkodowaniem, ale wywłaszczenie. W przypadku CPK wprowadziliśmy nowość, że dużo wcześniej rozpoczyna się program dobrowolnych nabyć. CPK oferuje pieniądze za nieruchomość powyżej jej rankowej wartości. No i jeżeli to odpowiada drugiej stronie, to zawiera umowę, zwykłą cywilną umowę sprzedaży. Jak mu nie odpowiada takiej osobie, to oczywiście może jej nie zawrzeć. No więc teraz sytuacja osoby, która miała dom przykładowo warty teoretycznie 1 000 000 zł i już nie ma tego domu, ale ma 1 200 000 albo 1 400 000 na koncie, rozumiejąc te wszystkie uwarunkowania, że to jest też więź emocjonalna i tak dalej, no to jednak no, w tym wszystkim no, zgodzimy się, że nie jest to osoba, która straciła, tak? Że jest to osoba, która można powiedzieć wręcz odrobinę na tej całej operacji zyskała i bardzo dobrze. I to CPK jest pierwszym, który takie zasady wprowadziło. Akurat w przypadku Grudziądza to jeszcze nie ten etap, bo to trzeba najpierw ustalić przebieg, żeby ten program mógł się zacząć. I co więcej, jeżeli ten proces jest opóźniany, to ten moment niepewności, pewnego lęku, nie wie tego, że mieszkańcy nie wiedzą, na czym stoją, no to ten moment jest wydłużany w sposób absolutnie niepotrzebny. Natomiast zakończenie tych prac, wybór wariantu inwestorskiego i rozpoczęcie programu dobrowolnych nabyć spowodowałoby, że te napięcia w sposób naturalny by się rozładowywały. No i też musimy pamiętać o tym, że jest to inwestycja liniowa, więc ona nie zabiera jakichś ogromnych połaci. To jest taki wąski pasek terenu. Ja się nawet spotkałem z tym, muszę przyznać, też prośba do Państwa, do dziennikarzy, żeby na to uważać, że na przykład na mapie CPK jest wokół linii kolejowej kilka linii coraz szerszych. Niektórzy przedstawiali, że ta najszersza linia, to wszystko będzie wyburzone, wycięte i tak dalej, podczas gdy jest to linia, uwaga, od obszaru oddziaływania, czyli tego obszaru, w którym inwestor ma obowiązek zbadać, czy na przykład hałas, drgania nie przekroczą pewnych norm i gdyby miały przekraczać, podjąć inwestycje, żeby to ograniczyć, obudować ekranami, jakoś amortyzować, natomiast absolutnie nie w tym szerokim wariancie będzie wykupywane. Więc często było tak, że pojawiały się w prasie czy na demonstracjach takie hasła pod tytułem: w tej wsi zostanie zburzone 300 domów, a jak siadałem z projektantami, to się okazywało, że nie 300, tylko 3. Mniej więcej takie są proporcje czasem tego, co się rozprzestrzeniało w przestrzeni publicznej, do rzeczywistych realiów planowania przestrzennego i projektowania tej inwestycji. Czyli jeżeli na stronie CPK jest mapa z przebiegami tych wariantów na trasie Lipno-Gdańsk, o której tu koleżanka mówiła, która też właśnie ingeruje, niektóre warianty ingerują w osiedla domów i w las komunalny. Pod tą mapą jest napisane, że wariant inwestorski rekomendowany do realizacji ma powstać w 4 kwartale tego roku. Czy to jest Pana zdaniem realne, czy to jest... Czy to też te opóźnienia wpłyną na to, na przykład, że... Oczywiście, że wpłyną. Znaczy powiem tak, teraz już to prawdopodobnie jest nierealne w sytuacji zawieszenia prac, więc ten termin się oddala. No gdyby jutro Pan pełnomocnik Maciej Lasek podjął decyzję, że z powrotem daje cało naprzód, no to być może trochę tam jeszcze optymalizując procesy, dałoby się osiągnąć efekt, żeby ten wybór no nie był jakoś mocny, może nie ostatni kwartał tego roku, tylko na przykład pierwszy przyszłego roku, tak? Natomiast no oczywiście im dalej w las, im bardziej mamy do czynienia z opóźnieniami, to ten i kolejne etapy nam coraz bardziej uciekają. A co więcej, no konkretnie Pan Zbigniew Szafrański, przewodniczący Rady Nadzorczej, ale z jakiejś przyczyny również w obecności Pana Laska, wypowiadający się w sposób taki ultimatywny o tych sprawach kolejowych dla CPK, mówił, że wszystkie linie poza Y, czyli również ta, mają być poddane ponownej analizie, czy one w ogóle będą budowane, czy one w ogóle powstaną, a po drugie, jak powstaną, to w jakim śladzie i tak dalej. No to by znaczyło, że jesteśmy kilka lat do tyłu tak naprawdę, bo też być może Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej czy Pan Maciej Lasek o tym nie wie, ale podstawą do jakiegokolwiek inwestycji jest najpierw studium korytarzowe. Studium korytarzowe CPK, strategiczne studium lokalizacyjne, to było studium korytarzowe całego tego docelowego systemu. Więc jakakolwiek zmiana taka gruba w tym systemie, czy na przykład zmiana przebiegu lub rezygnacja, powoduje, że trzeba całe studium zrobić od nowa. Tam było 100 tysięcy uwag ponad rozpatrzonych w toku prac. Następnie przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Bez tego to też nie spełnia warunkowości ex ante perspektywy unijnej jako opracowanie planistyczne, na podstawie której jest dofinansowanie unijne do projektów i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby te słowa się sprawdziły, to każdy projekt kolejowy CPK ma kilkuletnie opóźnienie. I wrócilibyśmy do momentu, zanim się w ogóle zaczęły te prace, te warianty i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Ale rząd nie twierdzi, że nie będzie budował CPK, że w tej chwili trwają prace, które jakby w pewnym sensie analizują ten cały projekt i decyzje o tym, czy będzie budowany, czy nie, to jeszcze nie zapadną. Oczywiście tak mówią, ma Pan rację. Natomiast jednocześnie no, robią wszystko, jakby mieli go nie budować.
Ta komunikacja rządu oczywiście, czy osób ze strony rządu jest bardzo taka szczątkowa i czasem wewnętrznie sprzeczna, więc to my się tak trochę musimy domyślać, co poeta miał na myśli konkretnie. Ale jeżeli to rozłożymy na czynniki pierwsze, no to tak. Po pierwsze zapowiadał opóźnienie do roku 32 co najmniej, a niektórzy mówią, że 35, jeżeli chodzi o uruchomienie samego lotniska. To oczywiście wytwarza dziurę w przepustowości, po prostu zabraknie przepustowości lotnisk na Mazowszu, no w związku z czym jest podjęta decyzja o rozbudowie lotniska Chopina. Ta rozbudowa będzie trwała w tym newralgicznym momencie, kiedy nie ma CPK, ograniczy jeszcze przepustowość lotniska Chopina, no po czym zakończy się wtedy, kiedy CPK miałoby być, więc oczywiście wtedy go znów nie będzie, no bo tu dopiero co zainwestowano miliardy, one się muszą zwrócić, tak? To znaczy, że zbliżamy się już gdzieś do roku 2040. Co więcej, zostaje całkowicie wywrócony model biznesowy CPK, więc to też oznacza, że nie mamy, że inwestor no ewidentnie się wycofa, ten, którego udało nam się pozyskać, bo on na zupełnie inne warunki inwestycji składał ofertę. Co więcej, ma być to mniejsze lotnisko. No jeżeli w roku 40 miał być otwierane, to oczywiście powinno być większe, a nie mniejsze w stosunku do naszych planów, bo wtedy rynek lotniczy w Polsce będzie już dużo większy. Ma być z ograniczoną funkcjonalnością węzła, co podważa przepływy na wszystkich szprychach, bo oczywiście projektując połączenia kolejowe trzeba przeliczyć, nawet CPK jest autorem takiego nowatorskiego narzędzia, które teraz już ponad 30 firm stosuje, pasażerski model transportowy, gdzie no pod pewne projektowane przebiegi liczy się przepływy pasażerskie. Jeżeli na przykład nie będzie można przez węzeł CPK wytrasować pociągu w relacji Grudziądz-Poznań, bo ten pociąg będzie musiał zjeżdżać do Warszawy, wyjeżdżać z Warszawy. To znaczy, że w Grudziądzu będzie mniej pasażerów, to znaczy, że będzie mniejszy potok na szprysze tej i może za chwilę się okazać, że ona jest nieopłacalna, że może w ogóle jej nie budujmy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście deklaracja jest taka, jak pan powiedział, natomiast jeżeli się widzi mechanizm tego dosyć skomplikowanego, muszę przyznać, programu inwestycyjnego, no to tam po kolei z tego mechanizmu są wyjmowane kolejne śrubki, kolejne zębatki. No i to jest trochę tak, jakby ktoś panu powiedział o tym samochodzie, że to jest super samochód, będziemy nim jechać, tylko ja od niego odkręcę jedno koło, urwę, prawda, dźwignię zmiany biegów i przetnę pasek rozrządu, ale poza tym to jest fajny samochód i będziemy nim jeździć. No stąd nasza poważna obawa, że to się skończy tym, że CPK po prostu nie będzie.